Ja myślę, że show z rozmów, jeżeli przychodzi punkt wyjazdów, to powinien być zadowolony. Na pewno te zespoły, które są przed nami, znałyby ten wynik, grając o mistrzostwo czy o puchary, może nie za porażkę, ale nie za bardzo zadowolujący wynik. Straciliśmy bramkę po błędach technicznych, o tak bym powiedział. Nie po indywidualnym, bo zawsze ktoś robi błąd, bo wiadomo, że zawsze są błędy indywidualne, ale po błędzie technicznym, które nas kosztowały, te błędy, może nawet i w drugiej połowie zwycięstwa, bo mieliśmy dwa sobie dużo więcej klarownych sytuacji do zdobycia drugiej bramki. Faktem jest, że przez 25, może nawet 30 minut Krakowie narzuciła swój styl, gdzie będziemy starali się grać bezkontaktowo, gdzie w dzisiejszej piłce nie da rady się tak grać. I prokurowaliśmy przewagę optyczną, jeszcze raz powtarzam, bo w klarownej sytuacji przez cały mecz Śląsk miał więcej. Także wynik uważam dla nas, jako Śląska Wrocław, pierwszy rok na wyjeździe, mówię, z przeciwnikiem, który potrzebuje jak tlenu punktów za dobrze. Dziękuję. Ja powiem tak, gratuluję trenerowi wywiezienia z naszego terenu punktu, bo z mojej perspektywy, z perspektywy całego meczu, który miałem okazję oglądać tam w linii bocznej, Krakowia była zdecydowanie lepsza. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Śląsk jest zespołem, który zdobył 36 punktów i naprawdę gra ofensywną piłkę, szczególnie skrzydłami. Chcieliśmy to zniwelować i od początku żeśmy narzucili swój styl gry. Kilka ciekawych akcji, kilka sytuacji. Powiem tak, że trener powiedział, że stracili bramkę po błędzie technicznym. Ja nie wiem, jak myśmy stracili tą bramkę, bo nie wiem, jak to określić. Nie wiem, czy to w jakimś słowniku piłkarskim jest takie określenie, frajerskim albo jeszcze innym, bo chcąc grać w ekstraklasie, nie można takich bramek tracić, jak myśmy stracili na 1-1. I na pewno ta bramka destrukcyjna podziałała na ten zespół, chociaż na koniec podstawowych fragmentach gry stworzyliśmy sobie dwie co najmniej dogodne sytuacje do strzelenia bramki, nie udało się. Na pewno ten remis jest dla nas porażką, ponieważ z mojej perspektywy te trzy punkty powinny tutaj zostać w Krakowie. Nie, proszę pana, pan słyszał to, co ja mówiłem od początku. Ja nie będę tego powtarzać. Co pan powiedział, że wynik jest dla nas dobry? Jak dla Beniaminka, który gra, nie takie zespoły jak Śląsk, które są przed nami, nie wywoziły kompletu punktów z trudnych terenów. I uważam, że jak dla nas w pierwszym roku gry jest to wynik dobry. I żeby tak było dalej, by można było punktować na wyjeździe, wygrywając u siebie, tak się gra o najwyższe cele, a tym bardziej można szybko zabezpieczyć sobie utrzymanie. Takie jest moje zdanie. Na pewno pozostaje nam niewielkich meczów do końca i na pewno ta sytuacja staje się trudniejsza, aczkolwiek no już powtórzę to, co w przypadku meczu z Ruchu Chorzów. Gdyby ten zespół grał totalnie fatalnie, totalnie destrukcyjnie, gdyby nic się nie działo na tym boisku, to miałbym powody do tego, żeby myśleć, że to nie idzie w dobrym kierunku, że nie jesteśmy w stanie nawet z tymi lepszymi zespołami, jakim dzisiaj był Śląsk Wrocław, lepszymi, chodzi mi o to, że w tabeli lepszymi, powalczyć. Aczkolwiek uważam, że jesteśmy w stanie z każdym tym zespołem powalczyć i będziemy dalej w tych meczach grać o 3 punkty, bo to jest tylko to nas, tylko to daje nam po prostu możliwość złapania tych punktów i wyjścia z tej zagrożonej strefy. Na pewno mamy jeden punkt więcej, nas to nie zadowala, bo na pewno 3 punkty byłyby na miarę naszych oczekiwań, aczkolwiek następny mecz mamy w Bytomiu już za tydzień. Wie pan co, być może pan ma takie wrażenie. Mieliśmy problemy z Milą, który jest zawodnikiem wiodącym w Śląsku i wszystko tutaj od niego się rozwija. Chcieliśmy wzmocnić środek boiska, ponieważ jej Dudka,
i Antek Łukasiewicz dominowali ten środek. Był problem z prawą stroną boiska, gdzie Paweł Stasień sobie już nie zaczął nie radzić. Na pewno słabszy jego występ z mojej perspektywy. Marek Wasilu przez to miał duże problemy z Gancerczykiem i tak, dlatego takie a inne rozwiązanie. Kto był? Wasiluk słaby? No to być może muszę zobaczyć ten mecz, żeby też to do takiej. Derpich w meczu poprzednich dostał dwa razy możliwość grania. Na pewno jest to zawodnik bardziej ofensywny, ale z tej ofensywy nie wynikało tyle, ile powinno, to co żeśmy liczyli. Dostał Marek Wasiluk, ponieważ ma swoje plusy i minusy tak samo w grze i uważam, że całkiem poprawnie zagrał. Tak sobie prokurowałeś wcześniej sytuacje bramkowe, tak jak cały zespół. Także no dobrze, że strzelił się w bramkę, co bym utwierdził w tym, że może strzelać na pewno nie 15-20 na sezon, ale między 8 a 10 jest w stanie strzelić. Nie, ja wiem, kto zrobił i jak panowie oglądali to samo, ja nigdy nie operuję nazwiskami, tego nie będę robił. Też nie będę mówił, że straciliśmy frajerskie bramki, bo no, obraził moich zawodników, czego nigdy nie robię. A po odbiorze nie można poprzez nikogo atakowanym pierwszym podaniem podać piłkę do przeciwnika. O tym przede wszystkim chodzi. Zgadzam tylko, żebyśmy mieli, odebrali piłkę, nikt nas nie atakował i podaliśmy piłkę do środka do przeciwnika.